Witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i słuchajcie, otwieramy sobie Jessie, legenda. No niestety tutaj widzowie, zadowolony nie jestem, bo mam Skadi Jessie, o wiele lepszego skina. Ale tak, wypadła legenda, jest to oczywiście mega świnia. Już kilka otworzyłem, ale tak mi fajnie leciało, że chcę wam pokazać, co tu w ogóle widzowie dalej wypadnie. Także lecimy z odcineczkiem oczywiście na dzisiaj. Miało być daily widzowie, ale jakoś tak troszkę Brawl Starsa mniej grałem. Chociaż bywało tak, że wbiłem dużo na przykład na Melody, zaraz wam pokażę. Mamy mityka do Karla, latają hak. No nie wiem, czy takie dobre. Niech będzie. Mamy widzowie bardzo rzadki jeszcze. Rzadki tutaj pewnie będzie, no tak jak myślałem. 25 punktów. Tutaj widzowie bardzo rzadki. Zobaczmy, co dostaniemy. 50 punktów. Kolejny widzowie rzadki. Dobra, 50 punktów. No i tyle. Więc w sumie tak. Jeżeli chodzi widzowie o świnie, to nawet mi się nie pokazała, bo to było dziwne. Ja wbiłem na... Słuchajcie, wbiłem raz, później wyszedłem i teraz znowu. No i tak powiem wam, że no dziwnie. Dziwnie tą świnię się tu ogarniało. Następna mega świnia za 17 dni. Przypominam, kto nie robi mega świni, ten widzowie niestety zostanie usunięty z klanu. I zapraszam też nowe osoby w takim razie, bo tutaj no przepraszam was, ale w ogóle jak nie jesteście tutaj z klubem i nie wbijacie po prostu razem z nami mega świni, no to niestety widzowie muszę was wyrzucić. No bo przepraszam, ale bardzo prosiłem, żeby każdy robił. Poza tym widzowie, więc tak, mamy 25 miejsc. Zapraszam, jest to na zaproszenie, także zapraszam, widzowie, będę przyjmował 5 osób na żabki Mereza. I teraz tak, jeżeli chodzi o rangę, widzowie, dalej Master elegancko, będziemy grali w następnym sezonie o Mastera kolejnego i wbijemy może jakiegoś ładnego skina, patrzcie ile dropów po drodze będziemy mieli, także naprawdę udało mi się moją wymarzoną rangę zdobyć, to już wiecie i no to jest grube. Dodatkowo więcej pucharów ostatnio, bo wbiłem troszkę na Melody, patrzcie, prawie 750. Tutaj mamy nowe rzeczy. Możemy zagrać jeszcze ten napad, tak naprawdę tą Melody na tym odcinku, bo fajnie mi się nią grało. Oczywiście nowe misje. Dzisiaj nie wchodziłem, no mówię, wbiłem, później wyszedłem i nagle ta świnia się pojawiła, więc mówię, dogram tutaj. No ale słaba legenda, widzowie, nam poleciała. No nie ukrywajmy, bardzo słaba. Więc tak, jeżeli chodzi o widzowie jeszcze skinki, to dostałem do Sama i Sama mamy, widzowie, takiego pluszaka. Mega ładny, mega fajny pluszak Sam, bo taki zwykły to taki dziodek, nie? A tutaj tak fajnie to wygląda. Freddy Fazbear, nie? Freddy Fazbear. Także widzowie, taki ziomet. I dostałem jeszcze do niej, do Bonnie. I do Bonnie dostałem jednorożec Bonnie. No nic takiego specjalnego niby, ale fajnie wygląda. Także widzowie, trzy skiny tak naprawdę w tym openingu. Jeżeli chodzi o klub, zapraszam. A widzowie, jeżeli chodzi o granko, to zagrajmy. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie, bo wbijam dalej pucharki, prawda? Wbijam każdą, widzowie, postać na 25 rank. Później z tej 25 będziemy próbowali różne postacie wbijać na 30. I zrobiłem nową taktykę. No musicie, widzowie, koniecznie posłuchać, bo tak sobie myślałem, że jak będę tak tryhardował na przykład Angelo, i on mi nie idzie ostatnio, nie? Że nie mogę dobić tej 30 rangi. Maksymalnie miałem 930 punktów, coś takiego. 930 pucharków, ale widzowie, no nie szło, nie? Więc postanowiłem, że zrobię to lekko inaczej. I tym razem, widzowie, podejdę do tego z takim, widzowie, właśnie. Takie podejście będę miał, że zrobię to, widzowie, na zasadzie, słuchajcie, dobra, lecimy do tego sejfu oczywiście czym prędzej. Odpalamy się tutaj, odpalamy sobie tarczę. No tutaj troszkę nam przywaliła ta Shelly, wiadomo. Ale dobra, widzowie, poszło dobrze. I tak postanowiłem, że raczej lepiej będzie grać różne postacie, żeby, wiecie, wychillować, a nie cały czas się mega irytować, że nie idzie, że w ogóle, wiecie, jakoś tak średnio jest. Nie, 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 tak nie można, widzowie, bo później to siada na głowę. Jest bardzo, bardzo słabo, ale dostałem na głowę tutaj. Co jest w ogóle? Ej, Colt jest bardzo dobry. Bardzo pozdrawiam Colcika. Knowin, mega potężny. I teraz tak, widzowie, my sobie tutaj poczekamy i przejdziemy zaraz. Przejdziemy, uwaga. Za chwilę nie przechodzimy, uwaga, uwaga, dobra, przelatujemy i tutaj oczywiście lecimy i widzowie lecimy, a no tak, no w sumie to czego ja się spodziewałem, jak tarczy nie odpaliłem, to raczej, że mnie ten Colt dojedzie, no nie wiem widzowie, ja naprawdę niekiedy tak odwalam, że faktycznie przyznaję, jest to mega, mega słabe co ja robię, ale dobra, poczekajmy, widzowie, nie ma co się denerwować, patrzcie, tutaj przywalimy ziomkowi, dobra, może troszkę tym auto-aimem sobie odpuszczę, bo ten auto-aim jakoś tak nie siedzi teraz, dobra. No i widzowie, mamy lipę. Mamy lipę, bo ona nas tutaj dojeżdża. Nie no, tutaj... Tutaj ta z tym miśkiem będzie leciała. Dobra, lecimy od niej. No my god! No masakra! No tak trafiają widzowie. Nie możemy dobić sejfu, nie? Dobrze, że ten Edgar. Nie, naprawdę, co ja odwalałem w tym meczu? No tak jakoś nie mogłem się skupić. Totalnie, totalnie nie mogłem się skupić, jakoś tego dojechać, nie? Nie wiem dlaczego. No po prostu nie wiem. Ale tak, mamy widzowie kolejny star drop. Epicki, podwajacze PD. No niech będą. 25 ranga za chwilę widzowie wbije. W stanie, chciałem powiedzieć. No wbije. Później wbijemy Bibi, Jessie. Patrzcie, Broka mamy do wbicia. Karl jest bardzo fajny.
fajny, mega się nim gra, także będę wbijał postacie na 25. Amber też troszkę, widzowie, powbijałem, trzeba powbijać, bo naprawdę z nią się też mega przyjemnie gra, to jest po prostu niesamowite, jak dobrze się Amber gra, naprawdę, tak przyjemnie. Także widzowie, wbijmy tą Melody na 2.5 w tym odcinku i polecimy, widzowie, też kolejne postacie, bo naprawdę chciałbym mieć 25 i z 25 robić, widzowie, 30, co nie? To by było wtedy, myślę, całkiem spoko. Dobra, widzowie, wyczekujemy niczym prawdziwy łowczy tutaj, wyczekujemy ziomeczków. O, Miko leci, dobra. No to Miko trzeba przywalić w Miko, bo Miko to będzie irytował. Dobra, mamy dwa razy, widzowie, uderzone, to nabijamy tego ulta tak naprawdę i o ulta nam chodzi, prawda? Bo tutaj jak będziemy mieli ulcika, jak on wyminął to w ogóle na tym auto-aimie, co jest? Dobra, widzowie, ciśniemy dalej. Oczywiście to, co powinienem teraz zrobić, to raczej wbić się tutaj w sejfik. Dobra, lecimy, widzowie, na tarczy, rozwalamy ich i teraz kręcimy się. Nie wiem, jak dokładnie tutaj się nią kręci. Raczej tak dookoła bym powiedział tutaj pobiegać. Dobra, kolejna tarcza, widzowie, kolejna tarcza. Jedziemy, 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 jedziemy. Czy ich rozwalę? Niestety nie. Ale mamy kolejnego ulta. I leci Jessie na ulcie, bardzo ładnie. Tylko tego Bulla, halo, czemu tu Bull jest w ogóle? Co tu się dzieje, widzowie? Nie, no co tu się odwala? Ja nie wierzę. Dobra, skończyliśmy, ale czemu tutaj Bull był pozostawiony tak sobie? Ja nie wierzę, może to była taktyczka nawet dobra, wydaje mi się, że była dobra. 25 ranga, widzowie, jest. Ja mam problem na Melody, że jakoś odwalam, że nie potrafię tym ultem polecieć, nie? Ja nie wiem, ja takie głupoty odwalam, że masakra. Zagrajmy jeszcze, jeżeli dobrze idzie. No mówię, najgorzej jest w momencie, kiedy ja trafiam w jakąś przeszkodę na moich skokach, nie? To jest tak, widzowie, no krzywa akcja, że po prostu, no nie wiem, masz mi głupio. Ej, to jest ta nowa Sandy. Ej, czemu ja jej w ogóle nie miałem w sklepie? Mieliście ją w sklepie, widzowie? Bo ja jej nie miałem. Znaczy, nowy Sandy, sorki, bo to jest chłopak. Więc generalnie ten Sandy... No to, no nie wiem, ja go chyba nie miałem, powiem wam, dziwna sprawa, ale naprawdę tak kojarzę, że go w ogóle nie widziałem u mnie w sklepie, więc ciekawe to też jest, że właśnie w sklepiku ziomeczka nie miałem. Okej, widzowie, teraz ciśniemy, ciśniemy i dojeżdżamy tutaj, dojeżdżamy, dojeżdżamy, dajemy sobie tarczę, żeby troszkę przeżyć, no niestety za długo nie pożyliśmy. No to jest najgorsze, bo, no wiecie, ciężko jest w ogóle na takim małym HP przeżyć, ale chciałem cokolwiek zrobić, żebyśmy tutaj byli do przodu. Dobra, nawalamy go, nawalamy tego Edgara i ciśniemy, widzowie, znowu do sejfu, znowu do sejfu. Ciśniemy do sejfu, dajemy sobie tarczę, dojeżdżamy tego tutaj ziomeczka, dobra, lecimy, lecimy, widzowie. No i całkiem spoko, chociaż warto by było więcej tutaj ponabijać. Może ja troszkę źle krążę. Ta Sandy, widzowie, znaczy ten Sandy, sorki, no myli mi się przez to, że ja kiedyś SpongeBoba oglądałem i tam była taka wiewiórka Sandy, nie? I mi się, no nie potrafię inaczej powiedzieć, niż że Sandy to właśnie kobieta, nie? Bo tak mi się kojarzy, no kiedyś było to w SpongeBobie, taka wiewiórka. No i tylko z tym mi się kojarzy, więc widzowie, tak to wygląda. Dobra, dojeżdżamy, dojeżdżamy, dawaj, 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 dojeżdżamy, dojeżdżamy, dojeżdżamy. Okej, okej, robię to, robię to, robię to, robię to, robię to. 0% widzowie i 1%, ja nie wierzę, ale masakra, no padaka jak nie wiem, widzowie, totalna padaka, udało się. To teraz pograjmy może sobie, widzowie, kolejną postacią. Skoro dobrze idzie, to wbijmy też może, widzowie, rangę. Patrzcie, nawet na kicie już mam 822. Naprawdę idzie to do przodu, jeżeli chodzi o moje konto, także widzicie, elegancko. Może Jessie zagramy, może troszkę Jessie wbijemy na napadzie. Chyba że mamy coś lepszego, ale nie, no, knockout to byśmy mogli Angelo powbijać. A spróbujmy zagrać Angelo, bo dawno nie grałem, może teraz pójdzie. Generalnie, widzowie, jest bardzo fajna mapka na Angelo, bo tutaj mamy dużo, widzowie, takiej wody. Oczywiście ja nie mam tego star powera na tą wodę, żeby szybciej po niej latać. Ja mam, widzowie, że się leczę z ulta. No i już widzę, że moi ziomkowie troszkę odstają. No jest tutaj problem. Czy ja, widzowie, mam... Nie, ja mam odskok, dobra, zapomniałem sobie ustawić dobrej rzeczy. Super, bardzo dobrze nam to idzie. I teraz tak, widzowie, ja oczywiście tutaj polecę. Damy w nią, skoczymy. No dostałem, widzowie, dostałem tutaj. Użyję ulta, dobra. Użycie, co ja powiedziałem w ogóle, aż zgłupiałem. Dobra, i tutaj dojeżdżamy ziomka. Ej, no Angelo to mi idzie, widzowie. Tutaj Angelo, jest forma na Angelo, no normalnie, patrzcie. Kolejnego, i dawaj Edgar, dojeżdżaj go, najsik. Kto u nas padł w ogóle? Piper padła? Na takiej mapce, co ty Piper, halo. Zbudź się. Śniący, zbudź się, bo naprawdę, co tu się odwala. Żeby Piper tu paść, to ciężko, ciężko. Piperka, no to wiadomo, dużo zrobi, nie? Bo dobra jest tutaj. Dobra, mamy kolejnego zatrutego, oczywiście dość słabo, ale wiecie, widzowie, no całkiem spoko to i tak wygląda moim zdaniem. Dobra, czekamy na te kolce, wjeżdżamy w Piperkę, ona oczywiście na blisko jest słabsza, dlatego widzowie ją dojeżdżamy, lecimy tutaj na ulcie i widzowie, dojeżdżamy chłopa, mamy to, ale Angelo ograł, nie widzowie? Jak myślicie, dobrze zagrałem? Bo mi się wydaje, że naprawdę tutaj gwiazda gry, dokładnie, 5-0, także naprawdę spoko rozgrywka i teraz wbijmy może troszkę na, słuchajcie, tej Jessie, żeby sobie też ponabijać, bo Angelo, no pewnie, będę chciał wbić na 1000, ale żeby nie przedobrzyć, widzowie, to wbijmy teraz troszkę tej rangi na Jessie. Dobra, widzowie, zrobiłem coś, co, nie wiem, no jestem chyba pijany, naprawdę. Odpaliłem knockout zamiast napadu na Jessie, czaicie? Ja naprawdę, widzowie,
Ja nie wiem co jest ze mną. Chyba tutaj widzowie, nie wiem, nie za bardzo myślenie idzie. Dobra, odpalamy się. Ej, rozwaliłem ziomków. Ja nie wierzę, widzowie, jestem w środku. Pomocy. Ja nie wierzę, że Jesse na nokaucie, to jeszcze widzowie na takim nokaucie, to nie grałem, nie? Powiem wam tak, nie grałem. Dobijcie go, dobijcie. Dobrze, najsik. Macie tego Rico, macie Rico. Dawaj w Rico, Gus. Błagam, nie zepsujcie tego, bo ja nie chcę przegrać, mam serię. Mam tutaj pasce. No dojeżdżajcie go, czemu oni go nie dojeżdżają razem, no? Widzowie, patrzcie, co się dzieje, ja nie wiem. Ja tutaj gram... Okej, okay, dawaj, dobrze, Jezu, bałem się, że to przegrają, naprawdę, powiem wam. Chociaż ja strollowałem, bo gram, widzowie, Jesse na takiej mapie. Owszem, nie mówię, że nie, bo to jest, widzowie, troll. I to dość duży. Dobra, może sobie przejdziemy. I odpalimy się, widzowie, w nich. Uwaga, uwaga, odpalimy. Odpalimy sobie tutaj turecik, oczywiście. Odpalimy sobie na nim strzelanko. Oj, niedobrze, widzowie, niedobrze, bo tutaj wleciał na nas ziomeczek. Dobra, lećmy po tego Rico. Mamy go i teraz, widzowie, lecimy tutaj po zioma. Patrzcie, co ja robię. Normalnie, odpalam się w nie... Nie, Jesse ograła w ogóle. Widzowie, knockout na Jesse na takiej mapie i no totalnie. Nawet nie wiem, czy miałem gwiazdę gry, zaraz zobaczę, bo jestem aż ciekaw, naprawdę. Dziennik bit, gwiazda gry na Jesse na knockoucie, widzowie, nie, co tu się odwala. Dobra, gramy napad. Napad powinienem grać, ale że zagrałem knockout, widzowie, z gwiazdą gry, no to powiem wam, w sensie ze sobą, bo byłem gwiazdą gry, ale wiecie, no szalone, naprawdę szalone. Mamy Dynamajka, Piper i Jesse kontra Colt i Edgar. Oj, to powiem wam, że chyba przegraliśmy. Naprawdę, tutaj przegraliśmy. Czerwona, złaminka, bo widzowie, my to przegrywamy teraz aktualnie, mówię wam. Totalnie to przegrywamy. Ej, czemu ja nie trafiłem tego dziada? Jezu, dziada nie trafiłem, widzowie. Dobra, mamy go. Tylko tak, jest jeden problem, że jak będę tutaj leciał, to ja mało biję tak naprawdę. Ja potrzebuję, widzowie, uderzyć w tych ziomów tutaj. Dobra. Dawaj tego kolcika. Ładnie. I teraz lecimy z turecikiem. Z turecikiem, widzowie, to da radę. Dobra, obiłem go mocno. I lecimy. Odpalamy go oczywiście. Leczymy nasz turet, bo mam taki star power. I teraz, widzowie, myślę, że damy radę. Teraz powinniśmy dać radę. Dobra, leczymy nasz turecik. Stawiamy, widzowie, kolejny. O, postawiłem i padłem. No to troszkę odwaliłem. Ale dobra, myślę, że jeszcze jest szansa. Chociaż, no jak widzicie, ciężko. Naprawdę ciężko tutaj to ogarnąć. Wiadomo, dobra, Edgara dowalamy. Ładnie, wpadł na mnie. Za dużo zespamowałem tych strzałów. Ale dobra, widzowie, to nic złego. Okej, dawaj tu. Dobra, i walimy ich, widzowie, walimy ich na łeb, nie ma co się bać, normalnie tutaj wieża nawala. Nie, no powiem wam, że ja dzisiaj mam mega formę, nie? Mega potężnie gramy, naprawdę, ta Jesse, widzowie, jako gwiazda gry znowu, prawda? Czy nie? 500, widzowie, pucharków, 20 ranga, bardzo ładnie. Tak, 500, widzowie, nie no, dzisiaj, ja ten odcinek nie wiem jak nazwy, no po prostu mistrzowskie zwycięstwa, seria najlepsza, nie wiem w sumie, dobra. Widzowie, zagrajmy sobie czarnym brokiem eleganckim i tak sobie myślę, że może zagramy sobie właśnie knockout czy napad, widzowie? Nie, napad będzie fajny tym brokiem. Chyba brok też oddaje na napadzie, zaraz sprawdzimy. Mam nadzieję, że wam się takie odcinki zróżnicowane, gdzie gramy kilkoma postaciami, podobają, kiedy też wbijamy dość dużo rzeczy, bo naprawdę ładnie powbijałem. I mamy Melody w naszym teamie, dawaj Melody, wierzę w ciebie. Wierzę w Melody jedyną, świętą. Proszę rozwalić tych ziomów. Dobra, Dynamajka tam, widzowie, przetrzymamy. Tutaj ładnie ich biją, dobra, dynamajka. Co ja go nie trafiam w ogóle, widzowie, ja nie wierzę, co ja odwalam. Dobra, dynamajk, uciekaj. O, dobra, ziomek, no, powiem szczerze, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Tak poleciałem na Hama i widzowie się zesrałem, ja nie wierzę, dobra, naprawdę. Ej, no co jest ze mną, ja nie wierzę, widzowie, ja dzisiaj na broku to nie idzie. Masakra, dobra, trzeba szybciej tutaj podbić. Okej, okay. I lecimy. Okej, okay, dawaj tu. Dobra, rozwalamy, tutaj dynamajka bijemy i jeszcze raz dynamajka, nie dynamajka, mech rozwalimy, dobra. I lecimy z nią, tutaj kolejny strzał, widzowie, i kolejny tutaj, rozleci się, dokładnie. Także idealnie, widzowie, mamy tutaj trafianko, jak zawsze, merezik elegancko, no chyba, że zaczynam odwalać niekiedy, wiadomo, też tak bywa. Dobra, lecimy w atak, bo oni tam idą, atakujmy dalej, nie ma co się bać. Wygramy to, dawaj, wygramy to. Dobra, ja tutaj tą mek rozwalę, no i tyle, widzowie, znowu robię giereczkę dla moich tutaj, przepięknie, bardzo ładnie tym brokiem poszło, także zobaczcie, będzie gwiazda gry, wiadomo, bo ładnie pilnowałem, ale też ładnie przyatakowałem. Piękna sprawa, dobijmy też naszemu brokowi 20 rangę, bo dzisiaj, widzowie, jest po prostu jakaś zwycięska pasca razy milion.
Dosłownie, tutaj tak dobrze idzie i powiem wam, że jakieś mam dzisiaj wczucie. Dobra widzowie, gramy ostatni meczyk o, słuchajcie, rangę 20 na broku, także idzie bardzo łatwo, ja troszkę tutaj odwalam w tym meczu, ale to tam, wiecie, czasem też trzeba poodwalać, nie? Trzeba tutaj, widzowie, porobić jakieś głupoty. Dobra, oczywiście wkurzona mina, ponieważ jesteśmy potężnym graczem, no i robimy to, widzowie. Mamy zwycięską pasę, mamy 512, kolejna ranga 20, kolejny star drop, widzowie, mnóstwo star dropów w tym odcinku. Rzadki, no nic wielkiego, ale nadal zbieramy monety, prawda? I teraz tak, widzowie, 30 ładnie, 28, 26, 26, 25, 25, 25, 20, 20, 20 i resztę też trzeba powbijać, widzowie, na wyższe. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Będzie grany na wszystkich postaciach, a później robione kolejne 30.